Szanowni Państwo, proszę już zajmować miejsca, ponieważ oprócz standardowej formy naszego spotkania mamy też połączenie online, więc tym bardziej powinniśmy zdyscyplinować swoje tutaj zachowania organizacyjne w tym względzie. Dobrze, siadamy. Myślę, że z szacunku dla nas wszystkich powinniśmy rozpocząć zgodnie z planem nasze spotkanie. W związku z powyższym witam Państwa serdecznie tu w imieniu Pana Prezesa Alema Korola na cyklicznych naszych spotkaniach, które nazywamy kursokonferencjami metodyczno-szkoleniowymi. Program obecnego naszego spotkania staraliśmy się tak dopasować, aby miał jak najwięcej tych względów pragmatycznych, czyli rzeczy, które nurtują nas wszystkich w pracy szkoleniowej, organizacyjnej. Oczywiście poza tym będziemy rozmawiali też o kwestiach organizacyjnych, tych, które w perspektywie najbliższego roku będą nas czekały w kontekście spraw szkoleniowych, organizacyjnych. Oczywiście nie będą to też tematy łatwe, będą również i trudne. Będziemy starali się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które nurtuje nasze środowisko. One oczywiście wpływały też z chwilą zgłoszeń, ale niektóre wynikają z naturalnego pozycjonowania tego okresu, w którym się obecnie znajdujemy, ponieważ jesteśmy z chwilą, kiedy rozpoczęły się nowe przygotowania, więc rozpoczął się kolejny sezon przygotowań z nami, więc są określone uwarunkowania, które są z tym związane. W tym naszym pierwszym wystąpieniu poruszymy też tematy, które będą dotyczyły kwestii organizacji szkolenia w przyszłym roku grupy seniorskiej. Niewątpliwie ważną kwestią, którą jutro w godzinach popołudniowych będziemy omawiali, czyli zasady kwalifikacji we wszystkich grupach wiekowych. To są tematy, które niewątpliwie wszystkich Państwa interesują, bo przed nami kolejny ciężki rok, to w sporcie się zawsze tak mówi, ale niewątpliwie ten, który będzie związany z kwalifikacjami olimpijskimi, a tak przecież będzie, skupia dużo emocji wokół siebie. W związku z tym staramy się to również do uwarunkowania spełnić. Oczywiście w tym wystąpieniu nie sposób będzie pominąć kwestii związanych ze startami młodych, ale również i dojrzałych wioślarzy i wioślarek w tym sezonie, który minął. Będziemy mówili też o programach, które rozpoczęliśmy, o które aplikujemy, o możliwościach, które dzisiaj władze naszego państwa, ale również i instytucje pozarządowe dają nam, abyśmy mogli wzmóc organizacyjnie oraz jakościowo szkolenie na wszystkich płaszczyznach, również tych podstawowych jednostkach organizacyjnych. I to są te kwestie, które oczywiście są poza scenariuszem naszego spotkania. O pozostałych Państwo już żeście przeczytali. Jedyną niedoskonałością będzie niewątpliwie to, że jeden z głównych prelegentów, pan trener Aleksander Wojciechowski, no, jest niedyspozycyjny obecnie, więc chyba online będziemy tutaj wspomagani przez naszego utatuowanego pana trenera Jerzego Brońca tą tematykę, która warsztatowo jest niesłychanie ciekawa dla całego naszego środowiska, bo musimy wyciągnąć wszystko, co się jeszcze da od naszych najwybitniejszych trenerów w kontekście szkolenia i tych kwestii i uwarunkowań, które decydują o finalnym efekcie wieloletniej pracy niekiedy, bo niewątpliwie to spotkanie ma przede wszystkim taki kontekst, abyśmy w sposób otwarty, ale również i na bazie chociażby bezpośrednich spotkań o tym mogli porozmawiać. Tym samym myślę, że jeszcze raz pragnę powitać, podziękować za przybycie. Oddam głos panu dyrektorowi, bo jedno z pierwszych naszych tutaj krótkich prezentacji w tym wejściu będzie podsumowanie roku sportowego.
Dzień dobry Państwu. Ja tak woli przypomnienia przedstawię. Pan Piotr Basta, wiceprezes do spraw organizacyjnych Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, był łaskaw zabrać głos na początku. Obok mnie siedzi sekretarz generalny pan Robert Zaborski, po mojej lewej stronie pan Michał Jeliński, asystent dyrektora sportowego. Ja nazywam się Andrzej Krzypiński i pełnię od roku czasu tą funkcję na miejscu dobrze wam znanego pana Bogdana Gryczuka, który dzisiaj objął pieczę nad całym sportem polskim i kilka dni temu w Spale oceniał szansę całego polskiego sportu na występ w Paryżu, więc duży awans jakże zasłużonego szkoleniowca i doświadczonego i myślę, że spisuje się tam całkiem przyzwoicie w nowej roli. My mamy swój program na dzisiejszy dzień zaplanowany w godzinach 14:15 będziemy mówili o tych rzeczach, które dotyczą takich spraw bieżących. Do pomocy tutaj poprosiliśmy Michała Jelińskiego, który w kilku też tematach zabierze głos. Ja chciałbym na początek przypomnieć to, co zdarzyło się w tym roku, który się teraz kończy, jakże ważny rok poolimpijski, a w zasadzie bardzo blisko już tego decydującego roku przedolimpijskiego. Prosiłbym o tą prezentację, żebyśmy mogli podsumować sobie sezon. Zaczniemy od grupy juniorów. Grupa prowadzona przez Artura Jankowiaka, no, jak wiemy, do jego pomocy trener dobiera szkoleniowców w zależności od tych kwalifikacji, które mają miejsce w pierwszej części sezonu. No i mamy podsumowanie tych najważniejszych imprez, zarówno w kategorii juniorskiej, jak i młodzieżowej. Nie ma ich za dużo, musimy ten kalendarz imprez międzynarodowych i nasz kalendarz wielokrotnie wykluczają starty w imprezach, których chcielibyśmy się pokazać. W związku z tym te pierwsze starty w grupie juniorskiej i również no mniej może w młodzieżowej, ale juniorskiej zawsze są obarczone tym ryzykiem, że ta rywalizacja nie jest tak obiektywna, jakbyśmy chcieli. Tam te rzeczy mają miejsce w wiele prób i tutaj rola trenerów i trenera Jankowiaka jest bardzo skomplikowana. No niemniej jednak przejdźmy szybko do tych podsumowania tych imprez. Mistrzostwa Europy Juniorów w Varese na początku roku mieliśmy kilka osad i po kolei przejdźmy przez analizę tego, co się wydarzyło właśnie w tym włoskiej miejscowości. Czwórka podwójna juniorek, mieliśmy prognozę wyniku na miejsca 4-8, ostateczny wynik, srebrny medal, myślę, że tutaj słowa uznania dla zawodniczek. Czwórka podwójna juniorów, prognozowane wyniki również 4-8, ostateczny wynik, brązowy medal, więc również bardzo pozytywnie. Ósemka ze sterniczką juniorek, prognozowaliśmy miejsca 1-3, ostatecznie osada skończyła swoją rywalizację na miejscu czwartym. Czwórka bez sternika juniorów, prognoza 4-8, wynik miejsce szóste. Czwórka podwójna juniorów 4-8, prognoza miejsce siódme i na ósmym miejscu zakończyła rywalizację dwójka podwójna juniorek. Mistrzostwa świata juniorów również w Varese, czwórka podwójna juniorów, prognoza 4-8 na miejscu piątym, dwójka podwójna juniorów, prognoza wyniku 4-8, ostateczny wynik 10. Na 11 miejscu przy również prognozie 4-8 zakończyła rywalizację ósemka juniorek, czwórka ze sternikiem juniorów, 17 miejsce, ta sama prognoza i prognoza również 17 miejsce, czwórka bez sternika juniorów i piąte miejsce, czwórka podwójna juniorów. To są występy tegoroczne grupy juniorów. Przejdźmy do następnej grupy. W kategorii młodzieżowej mieliśmy, no podobnie jak w juniorach, imprezy główne, czyli Mistrzostwa Młodzieżowe, Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata. Na młodzieżowych mistrzostwach świata dwójka podwójna wagi lekkiej kobiet, miejsce, no tutaj nie można było inaczej prognozować jak miejsce 1-3 i ostateczny wynik trzecie, no nie do końca być może satysfakcjonujące zawodniczki, trenera i nas
nas jako osoby, które przyglądają się losom tej grupy młodzieżowej, bo ona wymiennie startowała w seniorach, w młodzieżówce i tutaj mieliśmy dużo większe apetyty w przypadku tej osady. Czwórka podwójna kobiet, ósme miejsce przy prognozie wyniku 4-8, czwórka bez sterniczki kobiet, szóste miejsce przy prognozie 4-8, również jedynka wagi lekkiej mężczyzn, miejsce niestety odległe 16, a czwórka podwójna mężczyzn, ósme miejsce, przy również prognozie 4-8 i taka sama prognoza przy ósemce mężczyzn i piąte miejsce ostatecznie ta osada zajmuje. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Hazewinkel, tutaj odnieśliśmy sporo sukcesów. W związku z tym jedynka mężczyzn, pierwszy złoty medal, no i prognoza 1-3, to było oczywiste, że tutaj dla tego zawodnika musieliśmy wskazywać najwyższe cele. Czwórka bez sternika mężczyzn, złoty medal, prognoza wynikowa 4-8, więc rzeczywiście bardzo dobry występ. Prognoza wynikowa dla ósemki również 1-3 i srebrny medal. W tym przypadku czwórka podwójna mężczyzn, prognoza wyniku 1-3, brązowy medal, dwójka podwójna wagi lekkiej mężczyzn, czwarte miejsce przy prognozie 4-8, dwójka podwójna mężczyzn, piąte miejsce, czwórka podwójna kobiet, brązowy medal przy prognozie 4-8, czwórka bez sterniczki kobiet, prognoza wynikowa 1-3 i srebrny medal i dwójka podwójna wagi lekkiej kobiet, no to tutaj już złoty medal, niespodzianki w tym wypadku nie było. Przejdziemy do tej grupy, która nas najbardziej interesuje, z którą musimy wiązać największe nasze wysiłki, ich przygotowanie, ponieważ no to te wyniki tej grupy decydują o kondycji polskiego wioślarstwa, o tym, w jaki sposób jesteśmy finansowani, w jaki sposób jesteśmy postrzegani w ministerstwie. W związku z tym grupa seniorska i poproszę o pierwszy slajd, waga lekka kobiet, szybko będę starał się przejść przez te, zresztą Państwo macie to przed sobą, wyniki osad w roku bieżącym 22, więc Puchary Świata mamy, trzecie, czwarte miejsce, tutaj pamiętamy, że nasze dwie osady w wymiennych składach rotowanych przez trenera Michała Kozłowskiego występowały, taki był cel, aby znaleźć tą osadę, która będzie najsilniejsza. Bardzo wyrównany poziom obu tych dwójek, niezależnie od składu, w jakim startowały, więc mamy tutaj lokaty w Pucharze Świata i Mistrzostwa Europy Seniorów. Szóste miejsce, przyzwoite miejsce, prognoza wynikowa 3-6 i na Mistrzostwach Świata osada, mamy tutaj rozpisane nasze biegi, ale myślę, że nie będziemy ich analizować. Ważne jest, aby podać, że ten skład wybrany, a więc pani Kalinowska, pani Wełna, zajęły ostatecznie 13 miejsce. Tu z pewnością prosiłoby się o komentarz trenera, ale nie mamy na to czasu, więc tylko podsumowujemy. Suchy wynik, 13 miejsce, niesatysfakcjonujący na pewno zawodniczki, ani trenera, ani Polskiego Związku. Z pewnością wyrównany poziom w tej kategorii powoduje to, że tam rzeczywiście było ciężko się przewidzieć, na którym miejscu ostatecznie skończą i to, co trener podkreślał, no to przedbieg decydował o tym, jak potem ta drabinka się ułożyła, a ułożyła się nie najkorzystniej. W związku z tym ten bieg pierwszy spowodował, że ostatecznie wynik mamy poza pierwszą dwunastką. Wygrany finał C, no ale z pewnością panie stać na sporo więcej. Następną grupę, którą chcielibyśmy omówić, to jest grupa Wioseł Długich Kobiet Piotra Bulińskiego. Również mamy przed sobą wyniki na Pucharze Świata, również zmiany w osadzie, również trener poszukiwał optymalnego ustawienia i próbował podczas tych startów, więc mamy miejsca czwarte, ósme, szóste. No i Mistrzostwa Europy Seniorów, prognoza wynikowa do miejsca szóstego i ostatecznie zajęte właśnie to miejsce szóste, czyli ostatnie w finale A. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata Seniorów, no to osada startowała w składzie pani Lesner, Jęchorek, Michałkiewicz i Kazimierczak, ostatecznie miejsce jedenaste, więc
prognoza wynikowa, 8 miejsce, wynik miejsca 11 przedostatni w finale B również nie może być satysfakcjonujący. Myślę, dla zawodniczek, które są, trzeba pokreślić, młodymi zawodniczkami, z którą możemy wiązać ogromne nadzieje na przyszłe sezony, na przyszłe wyniki i podniesienie tego poziomu w latach kolejnych, bardzo ambitne, nawet doceniane przez szkoleniowców z innych reprezentacji, którzy tą osadę zauważali, no 11 miejsce pewnością będzie do poprawki. Kolejną grupą, którą chcielibyśmy przybliżyć, to jest grupa pana Jakuba Urbana, nasza podstawowa grupa w ostatnich latach. W tym roku po rezygnacji, może nie rezygnacji, ale przejściu na indywidualne przygotowania dwóch zawodniczek z podstawowego składu, trener Urban szukał też rozwiązań, które mogłyby zapewnić tej osadzie zaprezentowanie swojego poziomu i osiągnięcie przyzwoitego wyniku. Te próby mamy tutaj przedstawione, w jakich składach zawodniczki startowały w poszczególnych pucharach świata i jak na Mistrzostwach Europy się zaprezentowały. Tutaj taką iskierką nadziei, że osada jest w stanie nawiązać do swoich najlepszych występów w latach poprzednich w tym nowym składzie eksperymentalnym, który był cały czas próbowany, był występ w Lucernie. To czwarte miejsce rzeczywiście dawało nadzieję na to, że osada złapie ten właściwy dla siebie rytm i w oparciu o Kasię, w oparciu o Martę będą w stanie przy wsparciu pozostałych zawodniczek sięgać po najwyższe laury. No, szóste miejsce na Mistrzostwach Europy w dwójce podwójnej z powodu choroby Kasi, no to jest przyzwoite miejsce dla tej dwójki. Pani Wieliczko i pani Jasia Dittmann wystartowały na dwójce podwójnej na Mistrzostwach Europy, zajęły szóste miejsce, całkiem przyzwoity wynik, jak na osadę, która rzeczywiście spływała się dosłownie kilka dni. Tu trudno było oczekiwać lepszego wyniku i przejdźmy do Mistrzostw Świata. W Mistrzostwach Świata ostatecznie 11 miejsce i nie ma co ukrywać, na pewno ani zawodniczki, ani szkoleniowiec nie przewidywali tak słabego wyniku. On jest ten wynik, na ten wynik składają się wiele czynników i stanowi podstawę do analizy tego, co się wydarzyło w tej osadzie i co będzie się dalej z tą grupą działo. Mamy pewne, zresztą Państwo o tym wiecie, pewne korekty w składzie szkoleniowym na ten temat w późniejszym czasie. 11 miejsce przy prognozie wynikowej, 5-7 miejsce, więc niestety nie jest to miejsce zadowalające. Robercie, poproszę w takim razie o kolejną grupę. Pan Kazimierz Naskręcki. Osada, która wymaga ogromnego nadzoru, jeżeli chodzi o opiekę medyczną. Są to zawodnicy już dojrzali, w związku z tym doświadczenie ich jest ogromne, za to również problemy zdrowotne ich nie omijają i nie omijają, bardziej ich dotykają niż chyba pozostałych członków naszej reprezentacji, co powoduje, że ta osada z ogromnymi przygodami brnęła przez ten sezon. Mamy tutaj starty i na jedynkach w Poznaniu i oczywiście na dwójce, brak startu na Mistrzostwach Europy, trener zdecydował się ich jednak nie wystawiać z powodów właśnie takich obiektywnych i na Mistrzostwach Świata, no bieg, który pewnie będą pamiętać do końca życia, który no nie pozwolił im wejść, kwalifikować się wyżej, więc osada po tym biegu ćwierćfinałowym, kiedy nie udało im się zakwalifikować do dalszego etapu, wyjechała, to było spowodowane jeszcze dodatkowo chorobą Artura Mikołajczewskiego, którego wykryliśmy COVID, więc bezpośrednio z biegu wsiedli do samochodu i wrócili do Polski. Z tą osadą dalej wiążemy nadzieję, będzie ta osada przygotowywana. Zawodnicy zadeklarowali chęć podjęcia się trudów przygotowań do kwalifikacji olimpijskich. Miejmy nadzieję, że te kwalifikacje przejdą pozytywnie i w tej ostatniej szansie dla krótkich wagi, lekkiej, wioseł krótkich w kategorii dwójki podwójnej wystartują w Paryżu i to wiemy, to będzie już ostatni występ tej kategorii, więc zawodnicy rzeczywiście zdeklarowali się dalej przygotowywać.
Jeżeli chodzi o kolejną grupę, mamy grupę Wojtka Jankowskiego, a więc Wiosła Długie Mężczyzn. Tutaj był pod nieobecność zawodnika, który stanowi podstawę tej osady, Michała Szpakowskiego. No, osada startowała w różnych składach. Pan Wojtek tutaj próbował różnych zawodników, aby zdecydować się o ostatecznym składzie, który pojechał na Mistrzostwa Świata. Osada, pomimo faktu, że Michał wracał i był już w bezpośrednim zapleczu, trener Wojciechowski nie zdecydował się na włączenie go do czwórki podwójnej. On wystartował zresztą bardzo przyzwoicie, zaraz o tym powiemy, w Peruarze, w dwójce bez sternika. Za to no, czwórka, tak jak widzimy, sezon przebiegał w taki sposób, jak mamy tutaj zaznaczone, więc Belgrad szóste, siódme miejsce w Lucernie, w Mistrzostwach Europy czwarte miejsce, dobry bieg, prognoza wynikowa 3-6, więc to czwarte miejsce mieści się w tych granicach, które przedstawiliśmy ministerstwu. W dwójce w Peruarze Szpakowski z Arturem Woźniakiem na miejscu siódmym, prognoza wynikowa do 10. Tutaj Artur, tutaj rzeczywiście ta osada Szpakowski-Woźniak też zmontowana bardzo sprawnie w ostatnim momencie, duży eksperyment, ale rzeczywiście trzeba powiedzieć, że no, w przypadku pana Woźniaka są pewne zaległości, które świadczą o jego gorszym przygotowaniu takim motorycznym do tego, aby podołać trudom występów na tych głównych imprezach, ale bardzo walecznej w parze z panem Szpakowskim reprezentowali bardzo przyzwoicie Polskę, więc takie były wyniki na Mistrzostwach Europy. Na Mistrzostwach Świata mamy tutaj występ długich wioseł w czwórce podwójnej, zakończone miejscem 9. Tuż poza tym 8, który uznajemy za miejsce no, przyzwoite, bo no, tak Ministerstwo Sportu określa te grupy, tak? Więc 1, 3, 4, 8, a potem już są te dalsze miejsca. Staramy się wysyłać osady, które mają realne szanse na zajęcie miejsca do 8. W tym przypadku miejsce 9 nieduża strata i tak naprawdę troszeczkę tutaj zabrakło szczęścia, aby w tym finale B znaleźć się na pierwszym bądź drugim miejscu. I mamy jeszcze podsumowanie Peruara na Mistrzostwa Świata. Pojechali w tym składzie jak na Mistrzostwach Europy, zakończyli miejsce na miejscu 10, prognoza wynikowa do 10, udany start w tym gronie najlepszych Peruarach, trzeba powiedzieć, wiemy o tym wszyscy, że Peruary są bardzo mocną konkurencją, w związku z tym 10 miejsce dla osady zupełnie nowej, takiej, która nie ma za sobą tego doświadczenia, tych miesięcy przepływanych, jest bardzo przyzwoitym wynikiem i tak zarząd też te miejsca wioseł długich określał. No i mamy chyba najkrócej, powinniśmy się nad tą grupą zatrzymać, Aleksander Wojciechowski, to trzy konkurencje, w których w tym roku wystawiał swoje osady, więc czwórka podwójna, mamy tutaj Puchary Świata, mamy Mistrzostwa Europy, te Mistrzostwa Europy jako wpadkę zaliczamy, oni zaliczają, wyciągnęli z tego wniosek doskonale, jeżeli chodzi no tutaj prognozy wynikowe zawsze były do miejsca 1-3 na mistrzostwach w Monachium. Dla dwójki podwójnej miejsce było do 8 miejsca, 7 miejsce zajęte i w przypadku jedynki miejsce do 8, miejsce 14 ostatecznie. Wiktor Habel na tym miejscu zakończył rywalizację w Mistrzostwach Europy i przejdźmy szybko do Mistrzostw Świata. A więc tutaj bezapelacyjnie widzimy pierwsze miejsce w każdym biegu w osadzie czwórki podwójnej, złoty medal, oczywista dominacja obecnie na świecie. W przypadku dwójki podwójnej, dwójka podwójna w składzie Pośnik, Kasparek również, osada stworzona w ostatnim momencie, no na tydzień przed wyjazdem na Mistrzostwa Świata, więc też trzeba przyznać, bardzo sprawnie udało się trenerowi Wojciechowski wyselekcjonować, bo tam było dwóch zawodników do wyboru, trener zdecydował się na Krzysztofa w tym składzie, osada pojechała bardzo dobrze na Mistrzostwach Świata, 8 miejsce, więc drugie w finale B świadczy o ogromnym potencjale obu tych zawodników. I no i rodzynkiem jest jedynkarz, skifista, który również w tym składzie na miejscu 11, jego występ należy ocenić bardzo przyzwoicie.
młody zawodnik, przed którym jest przyszłość. To chyba wszystko, jeżeli chodzi o podsumowanie sezonu 22. Przed nami sezon 23, który jest drugim po olimpiadzie, ale już rokiem kwalifikacji olimpijskich, a więc szkoleniowcy, którzy dzisiaj dostali od nas szansę przygotowywania reprezentacji na te mistrzostwa świata i na kwalifikacje, mają niezmiernie mało czasu na to, aby te osady powstały, żeby można było z tymi osadami do Belgradu się udać i zdobyć te kwalifikacje, które potem będzie jeszcze rok czasu na to, żeby dopracować. To z mojej strony na razie tyle. Oddaję głos panu prezesowi Piotrowi Baście. Dziękuję państwu. Oglądaliście tutaj suche wyniki. Oczywiście każdy z tych wyścigów, myślę, że nasze środowisko jest tak skonsolidowane, że kibicuje, obserwuje cały przebieg różnego rodzaju w tej skali rywalizacji. No niewątpliwie każdy z tych wyścigów miał swoją historię, więc mówię to dlatego, ponieważ za chwilę będę mówił o tym, jakie podjęliśmy wspólnie władze związku, oczywiście za zgodą Ministerstwa Sportu, bo nie zapominajmy, o czym często zapominamy, że jesteśmy operatorami środków publicznych i niezależnie od konstrukcji i pomysłów, które możemy mieć z racji jakichś uwarunkowań historycznych, przyzwyczajeń i tak dalej, to wszystkie nasze przedsięwzięcia muszą mieć akceptację pionu metodycznego, ale również i samego ministerstwa i tu niewątpliwie to jest prowadzone bardzo rzetelnie i skrupulatnie, bo tak jak powiedziałem, są to środki publiczne, a nie wiem, czy państwo wiecie, jesteśmy jako dyscyplina trzecią pod względem finansowania po lekkiej atletyce i kajakarstwie. Oczywiście nie jest to bez powodu, bo oczywiście ma to wszystko związek z algorytmem finansowania polskiego sportu, który niewątpliwie premiuje jakość szkolenia. Tym samym każde z tych miejsc do ósmego jest tym miejscem w imprezach głównych, w konkurencjach olimpijskich, które decydują o tym, jak ten kształt tego algorytmu wygląda. To tak woli wstępu. Niewątpliwie warto jest tu to, co pan dyrektor nadmienił, to był bardzo ciężki rok pod wieloma względami. Oczywiście nie można na niego patrzeć tylko przez pryzmat osiągnięć pierwszej reprezentacji seniorskiej, bo tam było najwięcej problemów, jeżeli chodzi o szczególnie zdrowie zawodniczek i zawodników. Problemów, które pojawiają się zawsze, bo jest to dynamiczny proces. Tym bardziej, że niektóre opierały się o powszechnie panującą teraz epidemię, czy panującą wcześniej epidemię COVID-u, więc to były olbrzymie problemy. No, nie jesteśmy takim potencjałem ludzkim jako środowisko wioślarskie, abyśmy mogli w prostej linii zastępować takie zawodniczki jak Kasia Zilman, wcześniej Maria Sajdak i tak dalej, i tak dalej. Przekonaliśmy się brutalnie o tym, jak w całym przebiegu przygotowań wygląda rywalizacja na najwyższym poziomie, bo tutaj oczywiście nie miejmy złudzeń, świat wioślarski, niezależnie od tego, jaki my mamy na to pomysł, rozwija się bardzo dynamicznie i całe szczęście. Przed nami olbrzymie wyzwania, również organizacyjne, podjęte oczywiście zostały również strukturalne zmiany. Cel jest jeden, optymalizacja szkolenia sportowego, wykorzystanie całego potencjału ludzkiego, który posiadamy. Nie miejmy złudzeń, na igrzyska pojadą zawodnicy, którzy z małymi wyjątkami za dwa dni wyjeżdżają do Portugalii na pierwsze główne, centralne zgrupowanie przygotowawcze i korekty będą niewielkie. Oczywiście mówimy o osobach, które przystąpią do przyszłorocznych kwalifikacji olimpijskich. Podjęliśmy decyzję, tak jak powiedziałem, za zgodą władz państwowych na temat osad, które będziemy przygotowywali do kwalifikacji olimpijskich. Mamy nadzieję na 6-7 osad, które finalnie zakwalifikują się. Jest to oczywiście owoc głębokiej analizy całego tego potencjału, o którym mówiłem wcześniej, ale również przebiegu rywalizacji i przygotowań w tym sezonie, bo oczywiście oprócz suchych wyników to są, jak państwo się domyślacie, kulisy tych przygotowań, atmosfera tych przygotowań, no i oczywiście finał, czyli osiągnięcia sportowe, trzeba wyciągać z tego wnioski. Oczywiście to nie zamyka drogi na żadnym aspekcie selekcji czy też przygotowań, bo
Absolutnie tak nie może być. Jednak jesteśmy dyscypliną zespołową, aby osiągnąć wynik w tych wszystkich większości konkurencji, oprócz jedynek, trzeba pracować w zespołach ludzkich. No i to oczywiście nastąpi już za chwilę. Więc zacznę od, bo oczywiście takim jest moje zadanie, aby przedstawić Państwu koncepcję, ogólny zarys koncepcji przygotowań. I tak, w grupie kobiet planujemy przygotowywać do kwalifikacji olimpijskich dwójkę podwójną kobiet. Jeżeli chodzi o krótkie wiosła, w długich wiosłach czwórkę bez sterniczki, dwójkę bez sterniczki, bo musicie Państwo sobie zdać sprawę, że MKOL ma też określoną strategię wokół całego sportu światowego. Na igrzyskach w Paryżu wystartuje tylko 632 przedstawicieli naszej dyscypliny, więc z każdym cyklem olimpijskim jest ich coraz mniej. I tak najkrócej rzecz biorąc, na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata będą się kwalifikowały 7 pierwszych czwórek, 11 dwójek, z tym, że dwójki wagi lekkiej też tylko 7, więc to jest zawężenie tej rywalizacji i finalnie później na igrzyskach właściwie praktycznie nie będzie normalnych, klasycznych eliminacji, tylko będzie święto wioślarstwa w wypadku rywalizacji najlepszych wioślarzy na świecie. No oczywiście to z punktu widzenia naszego komplikuje troszeczkę ten cały proces, ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego modelu szkolenia, a właściwie jesteśmy od niego uzależnieni. Mając na uwadze tych 1600 licencji sportowych, musimy sobie wziąć pod uwagę przede wszystkim to, że nasi wioślarze, ci najwyższego szczebla, trenują w określonych uwarunkowaniach, czyli pełna centralizacja. Nie możemy funkcjonować tak, jak się funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, w Holandii czy w innych krajach, gdzie ten potencjał ludzki jest zupełnie inny. Więc są określone uwarunkowania, bo w większości Państwo wiecie, jak wygląda kształt tych przygotowań. On ma swoje plusy i minusy. Niewątpliwie ostatnie 25 lat historii polskich wioseł pokazują, że ta efektywność tego szkolenia jest na bardzo, bardzo dużym poziomie, no nieproporcjonalnym do tego, jaki jest potencjał ludzki szkolonych przez nas zawodników. O tym oczywiście dzisiaj też będziemy mówili, ponieważ władze Polskiego Związku podjęły wiele inicjatyw związanych z szukaniem różnych źródeł finansowania, ale również i organizacyjnych, aby można było uciekać do przodu, mówiąc tak najprościej, przed tym, co nas czeka, bo zanim powiem o kwestiach organizacji szkolenia seniorskiego, muszę to o tym Państwu powiedzieć, bo tu jest wielu ambitnych ludzi, właściwie wszyscy są ambitni, każdy ma jakiś swój wzór pracy, czy organizacyjnej, czy szkoleniowej, ale przed nami jest jeden z największych kryzysów, którego nie obserwowaliśmy w naszej dyscyplinie, ponieważ po konsultacjach, które miały miejsce jesienią, w cyklicznych konsultacjach, możemy tak jednoznacznie wskazać, ponieważ do kolejne zastępy wioślarzy, którzy finalnie za kilka lat będą próbowali stanowić tą podstawę reprezentacji narodowej, jest grupa ludzi, czy właściwie większość, która niestety prezentuje bardzo niski poziom przygotowania sprawnościowego. Jest to efekt oczywiście wielu czynników. My mamy określony model rekrutacji do naszego sportu. Jest to sport późnorozwojowy. Najczęściej korzystamy z młodzieży, która jest w wieku nastolatków. W związku z powyższym etap blokady covidowej i wszystkich tych perturbacji niewątpliwie wszystkich nas dzisiaj bardzo mocno uderzył. I dzisiaj wśród kandydatów do reprezentacji narodowej juniorów mamy bardzo, bardzo przeciętną młodzież. I tutaj Państwo nie możecie mieć, oczywiście nie możemy na to wszystko patrzeć przez pryzmat tego, że mój zawodnik wygrał Mistrzostwo Polski i on jest najlepszy i musi jechać tam na jakąś główną imprezę narodową. Zrobimy wszystko, żeby było korzystnie również nie tylko przez pryzmat suchego wyniku sportowego, bo oczywiście prognozy, o których Państwo tutaj przed chwilą słuchali, to nie jest tylko
nasza jakaś strategia wewnętrzna mobilizowania ludzi do pracy, to jest absolutnie tylko wynik suchych relacji płatnik i wykonawca usługi. My jesteśmy operatorem środków publicznych, jeszcze raz to podkreślę. Przed nami olbrzymi kryzys, jeżeli chodzi o potencjał ludzki. Znając życie sportowe od kulis, wiem, że nie będzie łatwo z tego wyjść, bo oczywiście będziemy oczekiwali, trenerzy grup starszych, napływu kolejnych talentów na miarę Piotra Płomińskiego, czy też wielu innych, ale w ostatnich czasie tak właśnie było, a uważam, że mamy olbrzymie tutaj pole do popisu jako organizatorzy sportu na każdym szczeblu, również tym najniższym, aby na bazie programów, które próbujemy jako władze Polskiego Związku, pan prezes, wywalczyć w strukturach zarządzania polskiego sportu, zrobić ten olbrzymi impuls do przodu, abyśmy się nawet z tego marazmu, w którym się znajdujemy, albo nawet jakiś określony przyzwyczajeń próbowali dynamicznie się wybić, bo będzie bardzo, bardzo ciężko. No dobrze, podsumowuję tą część wystąpienia, bo miałem mówić o rzeczach, które z pewnością wszystkich nas interesują, ale niewątpliwie o tym też musimy rozmawiać, bo chciałbym, abyśmy wszyscy podejmowali rzeczową dyskusję na ten temat. W grupie kobiet, tak jak powiedziałem, czwórka bez sternika, jeżeli chodzi o długie wiosła, dwójka bez, uważamy, że ten potencjał ludzki, również tych pań, które walczyły w tym sezonie startowym, jest na tyle duży, aby bazując na również pogłębianiu tej sprawności, walczyć o kwalifikacje w tej grupie. Jeżeli chodzi o wiosła męskie, w długich wiosłach przygotowywana będzie w pierwszej grupie seniorskiej czwórka bez sternika, dwójka bez sternika, ponieważ państwo widzieli, że ten potencjał tutaj wynikowy jest znaczący. Jeżeli chodzi o krótkie wiosła, będzie to niewątpliwie czwórka podwójna, dwójka podwójna, jedynka, bo mam nadzieję, że doczekaliśmy się kolejnego człowieka oczywiście nie przesądzając ostatecznego wyniku, bo myślę, że również inni panowie będą walczyć o ten zaszczyt, ale myślę, że doczekaliśmy się kolejnego zawodnika na miarę międzynarodowego skifisty. No i oczywiście grupa wagi lekkiej, dwójka podwójna, wspomniana tu przez pana dyrektora. Postaramy się, aby były to normalne zasady rywalizacji, bo oczywiście dwóch panów, którzy reprezentują nas od lat, dominują w tej rywalizacji w kraju, ale doczekaliśmy się kolejnego utalentowanego człowieka, nazywa się Gałęza. Uważam, że może wnieść wiele zdrowych zasad do tej grupy. No, to są te najprostsze zasady, są nieraz najbardziej doskonałe, więc niewątpliwie ta grupa będzie szkolona w trzyosobowym składzie. No, oczywiście dzisiaj z imienia i nazwiska łatwo to jest to wymienić, jak będzie wyglądało w trakcie sezonu. Życie nam pokaże. Z kolei w grupie kobiet grupa czteroosobowa pani, które wykazały się w tej rywalizacji wieloma talentami, będzie poszerzona o Martynę Radosz, wyśmienitą zawodniczkę, byłą mistrzynię Europy, olimpijkę z zawodów w Brazylii, Igrzysk Olimpijskich, więc mam nadzieję, że tam również doczekamy się w tej niesłychanie ciężkiej konkurencji stabilnej osady, która będzie walczyła z najlepszymi osadami na świecie, a szczególnie w początku września na zawodach Mistrzostwach Świata. Oprócz tego planujemy, aby wykorzystać potencjał ludzki, choć brzydko to może brzmi, ale w grupie chyba sportowców nikt się tu nie obrazi, czy trenerów, ale planujemy w grupie męskiej przygotowywać i główną imprezą międzynarodową w tej grupie będzie dla ósemki Mistrzostwa Europy w Bled. I to będzie ósemka, która będzie bazowała oczywiście w większym lub mniejszym udziale procentowym na zawodnikach już w wieku seniorskim, ale również i młodzieżowym. I tą samą, analogicznie podobną, wieloosobową osadę
Planujemy również w grupie kobiet, czyli w czwórce podwójnej kobiet. Finalnym startem będą Mistrzostwa Europy w Bled, choć oczywiście słowo finał to jest rzecz umowna, ponieważ jeżeli atmosfera w tym zespole, ale również i efekt praktyczny będzie na tyle satysfakcjonujący, niewątpliwie naszym zadaniem jest, aby szkolenie było jak najszerzej prowadzone, ale oczywiście na zdrowych zasadach i przy właściwym przestrzeganiu wszystkich zasad, które powinny w strukturze organizacji szkolenia na takim poziomie sportowym przebiegać. Zaczynając oczywiście od higieny życia samych zawodników poprzez relacje, tworzenie zespołów właściwych do tego, aby osiągnąć sukces, samodzielność, kreatywność i wiele, wiele innych cech, które cechują się zawodnicy i zawodniczki, którzy dochodzą do poziomu mistrzowskiego rywalizacji. Takie są założenia wstępne, Szanowni Państwo. To są kwestie, które zostały zaakceptowane przez władze polskiego sportu. Oczywiście my dzisiaj troszeczkę spekulujemy, ponieważ pomimo tego, że mamy już właściwie grudzień, nie znamy nawet zarysu budżetu, a bez tego nie jesteśmy w stanie funkcjonować, bo jesteśmy instytucją, która w pełni jest uzależniona od środków publicznych. I nie sądzę, żeby się tutaj coś zmieniło, bo nie stać nas na to, nikogo nas nie stać. Tak samo funkcjonujemy w ośrodkach lokalnych, też na bazie programów finansowania kultury fizycznej czy też sportu. Więc czekamy oczywiście na te kluczowe rzeczy, ale zrobimy wszystko, aby każda złotówka została wydana na rzecz rozwoju. Nie będzie na pewno żadnych przyzwyczajeń, żadnego modelu, który mógłby świadczyć o jakiejś rutynie. To pragnę Państwu jeszcze raz podkreślić, ponieważ oczywiście ten rok pracy naszej tutaj wspólnej w zespole był rokiem doświadczeń, obserwacji. Staraliśmy się nie robić żadnej rewolucji, tak jak to mówiłem rok temu, na analogicznie takim samym spotkaniu jak dzisiaj. I takiej rewolucji nie było, jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną, w przeciwieństwie do innych związków. Przyglądaliśmy się całej tej pracy, całego pionu szkolenia i wypadkową tego są określone zmiany, które zostały zatwierdzone przez władze Polskiego Związku. No myślę, że czas pokaże, jaki był kierunek, jeżeli chodzi o osady, które tu Państwu zaproponowałem. Wydaje mi się, że jest to owoc właściwie zaprogramowany. Oczywiście wiele będzie zależało od tych czynników, nawet tych najdrobniejszych, które nam się mogą wydawać błahe, takich jak właśnie kwestie organizacji szkolenia, tej właściwej samodzielności, też poziomu samodzielności, otwartości, współpracy, ale też zdrowia, które jak się okazuje nieraz jego zachwianie jest tutaj przyczynkiem do tego, czy powodem, gdzie zachwiane zostaje niekiedy wieloletnia praca. Oczywiście warto też przy tej okazji Państwu powiedzieć, że podjęliśmy wiele inicjatyw, które niewątpliwie znacząco różnicują nas od pracy naszych poprzedników, którzy oczywiście mieli mnóstwo doświadczeń i wymiernych efektów, ale niewątpliwie nowością między innymi tutaj w tej sali jest tutaj baner firmy Rehar Sport, którą reprezentuje no, całą masę innowacji, ale również w sensie diagnostyki, leczenia, jeżeli chodzi o sferę medyczną w całym sporcie polskim. Myślę, że nie jest nadużyciem mówienie, że ten kierunek, który obrały polskie WIOSA, jeżeli chodzi o tą sferę, jest niesłychanie innowacyjny, również jeżeli chodzi o zabezpieczenie fizjoterapeutyczne. Mamy nowego, kreatywnego lekarza, który od roku pracuje na rzecz profilaktyki, ale również i leczenia naszych zawodniczek i zawodników. Kolejną rzeczą niewątpliwie są również inne projekty, które się podejmowaliśmy, inicjatywy. Nie wszystkie zostały niestety rozstrzygnięte na dzień dzisiejszy, pomimo tego, że są to kwestie, które podejmowane zostały wczesną wiosną. Chodzi o to,
tutaj w komunikacji z przewodniczącą Rady Trenerów konsultowaliśmy różne rzeczy, a mianowicie wystąpiliśmy, Szanowni Państwo, o to, aby poszerzyć grupy szkoleniowe w wioślarstwie o grupę 11-12-latków. Do tej pory czekamy na odpowiedź, ale również wystąpiliśmy o to, aby traktować naszą dyscyplinę w sposób wyjątkowy, jeżeli chodzi o punktację współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży, ponieważ nie jesteśmy ani indywidualnym sportem, ani drużynowym. Wystąpiliśmy, używając określonych argumentów, o to, aby zindywidualizować te przygotowania, bo to oczywiście rzutuje na strategię funkcjonowania jednostek organizacyjnych. Łatwiej nam jest wystawić kilka dwójek niż na przykład szykować ósemkę dla przykładu. Więc no, to są oczywiście takie rzeczy, które są kuchnią naszej pracy, ale kluczowe z punktu widzenia organizacyjnego. Ale też czekamy na odpowiedź w tym względzie. Wiem, że tam będzie reforma tego całego systemu współzawodnictwa. Być może skorzystamy na niej. Kolejny oczywiście bardzo ważny projekt, do którego dostępu doświadczyliśmy, to Młode Polskie Wiosła, ale o tym będzie mówił kolega Michał Jeliński, ponieważ jest koordynatorem tego projektu. Planujemy i mamy już zapewnienia wstępne, aby ten projekt podwoić liczbę środków, które będą do wykorzystania. To oczywiście też będzie skutkowało również pogłębieniem, jeżeli chodzi o zakupy sprzętowe, które będziemy robili. 7 łódek już chyba płynie do nas z Chin, które zakupiliśmy dla potrzeby tego programu, dla jednostek organizacyjnych. No i siłą rzeczy, jeżeli będziemy potrafili to wykorzystać, to myślę, że w tym czasie, który powiedziałem kilka minut temu, czyli niewątpliwie dosyć jaskrawego kryzysu, który nas czeka w grupach najmłodszych, który odbije się niewątpliwie na jakości szkolenia w kolejnych grupach wiekowych. No musimy zrobić wszystko, aby ten stan trwał jak najkrócej i przy wykorzystaniu takich między innymi projektów pogłębić nasze metody oddziaływania na nasze środowiska lokalne, aby być bardziej widocznym, poszerzać grupę instruktorów, trenerów, aby być wśród przedstawicieli wszystkich lokalnych szkół i tak dalej, i tak dalej. Ale o tym będzie mówił pan Michał Jeliński, który to koordynuje. Ja za swoje wystąpienie teraz dziękuję. Oddaję głos panu dyrektorowi. Czas szybko leci, więc ja może już nie przedłużając, oddam rzeczywiście głos Michałowi z prośbą o to, żebyśmy się w miarę sprawnie tutaj w tym temacie poruszyli. Dobrze? Oczywiście. Szanowni Państwo, chciałbym dosłownie w kilku zdaniach na temat programu, bo tak jak tutaj pan prezes wspomniał, jest to rzecz nowa. Do tej pory oczywiście Polski Związek odpowiadał głównie za szkolenie kadr narodowych olimpijskich. W tym roku sięgnęliśmy po środki, które są w rękach Departamentu Sportu dla Wszystkich, czyli jak sama nazwa wskazuje, mowa jest o programie, który ma za zadanie głównie upowszechniać sport szerokim rzeszom. Tu bym prosił może o ten reportaż, który tak jako tło może będzie sobie leciał, nie każdy może z Państwa widzieli. Zaprosiliśmy do współpracy jako Polski Związek Telewizję tutaj poznańską, TVP Poznań i Bydgoszcz. Stworzyliśmy takie dwa reportaże, które funkcjonowały w październiku. Cieszyły się dosyć dużą oglądalnością tutaj w mediach regionalnych jako dowód naszej tutaj pracy. Tak jak mówię, program w ramach dużego programu ogólnopolskiego Sport Wszystkich Dzieci. Wydaje się, że bardzo proste warunki progowe, grupy 10, co najmniej 10-osobowe. I tutaj ministerstwo daje dużą dowolność, zarówno w tym programie mogą uczestniczyć grupy istniejące, jak i grupy nowe, nowonaborowe. Oczywiście od razu wspomnę, nie mówimy, to wszyscy Państwo wiecie, ale powtórzę po raz kolejny, nie mówimy o tylko i wyłącznie o szkoleniu, o nauce wiosłowania, bo ten program tak naprawdę dopuszcza możliwość treningów ogólnorozwojowych. To jest taka, myślę, fajna też możliwość dla nas tutaj wszystkich, dla klubów, aby porozumiewać się z nowymi ośrodkami, wręcz ze szkołami, które mogą prowadzić takie zajęcia na swoim, że tak powiem, terenie i dopiero później ta młodzież może trafiać na przystań.
albo wręcz stworzyć takie nowe miejsca do wiosłowania na mapie kraju. Trochę statystyki, wioślarstwo od wielu, wielu lat funkcjonuje na terenie tylko 9 województw. W tym roku 42 kluby wzięły udział w zawodach systemu sportu dzieci i młodzieży. W programie Młode Polskie Wiosła nie wzięło udziału w tym roku, jeszcze się nie rozlicza, 7 klubów. Pewnie też dlatego, że szkolenie jakieś, wiemy, że w każdym klubie jakieś szkolenie jest młodzików, ale no nie zawsze są to grupy 10-osobowe. No to jest ten wymóg. Łącznie rozliczaliśmy, czy rozliczamy, ta liczba jest trochę ruchoma, czasami 52, czasami 53 grupy szkoleniowe. W większych klubach są to czasami 2, nawet 3 grupy, w tych mniejszych pojedyncze. Taka też uwaga, o której tutaj ostatnio dyskutowaliśmy, w przypadku rozliczanie programu tego akurat nie koliduje z programem klub. Jeżeli klub rozlicza swoje środki w ramach tego programu ministerialnego klub, to tutaj nie ma w żaden sposób żadnego konfliktu interesów. Udało nam się tworzyć też grupy szkoleniowe w tym roku na terenie 3 nowych województw, w których jeszcze wioślarstwa nie było. W Śląskim, w Łódzkim i w Podlaskim. Zobaczymy, czy będzie to trwała tendencja, czy tam też są przystanie, są obiekty, ale czy będzie młodzież, która na stałe będzie, że tak powiem, chciała wiosłować i czy ta kadra będzie odpowiednio zdeterminowana, to zobaczymy. 70% środków z tego projektu musi być wydane na dofinansowanie prowadzenia zajęć, czyli jest to, jak już sami wiecie z swojego przykładu, wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, urządzeń, sprzętu, a także transport, ale wszystko w ramach prowadzenia zajęć. Tutaj nie ma możliwości finansowania imprez, zgrupowań, jako takich dojazdów na zgrupowania, tylko wszystko w ramach cyklicznych zajęć. Maksymalnie 30% możemy wydać na sprzęt sportowy. Pewnie w naszych realiach chciałoby się, żeby były te proporcje może odwrócone, ale no może w następnym roku uda nam się przy tym większym budżecie, wszyscy mamy taką nadzieję, może zwiększyć tę kwotę ten procentowy udział sprzętu do 40%. No w tej chwili pozwoliło to nam po jakichś tutaj negocjacjach, zebraniu ofert na zakup 7 czwórek podwójnych. One w grudniu już właściwie płyną, w grudniu mają dotrzeć do Polski. Od razu uprzedzę pytanie, jeszcze nie wiemy jak je podzielimy, ale myślę, że w następnym roku, jak tych łódek będzie zdecydowanie więcej, to już większość tych grup będzie, że tak powiem, wyposażona w taką czwórkę. Oczywiście podkreślamy, że jest to sprzęt, który będzie do użytku, to nie możemy go przekazać oczywiście na własność. No i ten temat, który myślę, że tutaj obserwujecie w tle, temat myślę bardzo ważny w dzisiejszych czasach promocji. My musimy się pokazywać, musimy tą współpracę z mediami, z telewizją taką na stałe mieć. Myślę, że sami wiecie dobrze, jak to robić. Macie swoje profile i klubowe, i prywatne. Macie do dyspozycji wszelkie materiały, jak roll-upy, banery, tutaj te dyplomy, które są takim obowiązkowym elementem gdzieś tam promocji, które ministerstwo zakłada jeszcze w grudniu, czy właściwie w piątek, przepraszam, dzisiaj jest sobota i piątek, w niedzielę będą tutaj mistrzostwa otwarte w Poznaniu, gdzie młodzież też będzie startowała w sztafetach 3 grudnia w ramach planowanych już wcześniej zawodów w Chełmży, w Gdańsku, w Warszawie, też te sztafety młodzieży szkolnej będą się odbywały. Także cieszę się, że ta aktywność jest i ta młodzież gdzieś będzie się chciała pokazać. Ale myślę tak w 3 zdaniach jeszcze to, co chciałoby się, żeby było lepiej funkcjonowało, to myślę, że tutaj bardzo często ten przepływ informacji pomiędzy trenerem, tym klubowym, który realizuje, a samym klubem nie do końca działa, bo czasami tak jakby rozmawiamy z trenerami, który realizuje te zajęcia, klub nie do końca ma wiedzę, co tam się dzieje tak naprawdę. Czasami się wręcz prosimy o przesłanie faktury, także myślę, że ta sprawność i terminowość tutaj też trenerów powinna być troszeczkę lepsza. No i myślę, że ta promocja, bo tutaj zawsze można więcej zrobić. Chcemy uruchomić te informacje, które od was zbieraliśmy, te zdjęcia, te materiały. Opisy klubów, opisy zajęć to nie jest tylko dla nas, to jest po to, żeby się tym chwalić, żeby to było gdzieś na stałym miejscu na naszej stronie, żeby to był taki no, dobitny fakt, że działamy, idziemy do przodu. No i liczymy, że projekt będzie się rozszerzał i ten budżet w następnym roku się powiększy. Także na tym etapie
Dziękuję i zapraszam do współpracy w kolejnym roku. Dziękuję, Michale. Szanowni Państwo, mamy ostatnie 5 minut. Miałby jeszcze Michał jeden temat poruszyć, ale już go nie będę o to prosił, bo nie zdążymy. Chodzi o możliwości, jakie istnieją w ramach Ministerstwa Sportu, pozyskiwania różnych dotacji. Ma takie projekty, prowadzą różne departamenty. Są różne projekty, ale tutaj już odsyłam do bezpośrednio do rozmów z Michałem, żeby, jeżeli ktoś jest zainteresowany, bo warto sięgać po pieniądze, które leżą, a w sporcie polskim, po tym spotkaniu, które odbyło się kilka dni temu w Spale. Widać, że tych środków jest bardzo dużo i będzie w przyszłości dużo i w różnych programach takie środki są osiągalne i warto się z tymi możliwościami zapoznać i z nich skorzystać. My tutaj z panem prezesem zamierzaliśmy w tej części opowiedzieć o naszych propozycjach co do zasad kwalifikacji do reprezentacji seniorów, ale po naradzie przenieśliśmy ten punkt do jutrzejszego, ostatniego punktu programu, który dotyczy tutaj zasad kwalifikacji na sezon 23 dla grup młodzieżowych i tam się wciśniemy z naszymi zasadami seniorskimi, a to z tego powodu, że dzisiaj jeszcze mamy po kolacji spotkanie z naszym sztabem szkoleniowym i te kwestie chcemy z nimi omówić, zanim je przedstawimy jutro i wszelkie kwestie takie, które mogłyby stanowić powód do wyjaśnienia sobie, po prostu wyjaśnić. Ja tylko dwa jeszcze zdania na temat tego projektu, który dla nas też jest ważny, z roku na rok będzie ważniejszy, to jest Coastal Rowing i to, co od jakiegoś czasu Polski Związek stara się tutaj przygotowywać do tej magicznej daty 2028, kiedy ten Coastal funkcjonuje w ramach programu Igrzysk Olimpijskich. Staramy się do tego przygotować. No, niestety nie mamy na to środków wystarczających, żeby to rozkręcić na poziomie, który byłby dla nas zadowalający. To, co w tym roku udało nam się zrobić, to jak Państwo wiecie, kilkanaście osób wzięło udział w takich kwalifikacjach, które zorganizowaliśmy w górkach zachodnich nad Bałtykiem. To jest taka baza, z której będziemy prawdopodobnie korzystali. Trudności z tego są oczywiste, z realizacją tego projektu są oczywiste. Brak sprzętu w łodziach, brak doświadczenia, brak wszystkiego, co jest potrzebne, żeby profesjonalnie się tym zająć. No niemniej jednak to jest dla nas obligatoryjny temat i będziemy na pewno w tym temacie się przygotowywali i będziemy występowali o większe środki. Te środki, które w tym roku dostaliśmy, pozwoliły na zorganizowanie właśnie tych kwalifikacji, w których wzięło kilkanaście osób. Wyłoniliśmy taką reprezentację, która udała się do San Sebastian na europejski czempionat w beach sprincie. Tam najlepsze miejsce pani Martyna Radosz, czwarte, więc blisko tego medalu, jeżeli chodzi o dwójkę, no to małżeństwo Agnieszki Kobus-Zawojskiej, Macieja Zawojskiego, no to tutaj w ćwierćfinale niestety mieli bardzo mocnych konkurentów, nie udało im się przejść tego etapu, no a ostatni nasz zawodnik Michał Mrozek tutaj nie przeszedł drugiej rundy, ale to są początki, zdajemy sobie sprawę, że tutaj musimy wiele zrobić, a przede wszystkim pomyśleć o tym, jak promować tą dyscyplinę wśród naszych wioślarzy, wioślarek, abyśmy z roku na rok stawali się mocniejszą reprezentacją i w tym temacie również nie byli outsiderami, tak? Do 28 mamy jeszcze kilka lat. Oczywiście też nie ma jeszcze ostatecznej decyzji co do tego, czy w Los Angeles te konkurencje będą przeprowadzane, no ale wszystko wskazuje na to, że tak się zdarzy. Ostatnią rzeczą, którą się Państwa poprosić, to jest to, że chcielibyśmy z Wami budować kursokonferencję, w związku z tym na spokojnie w przyszłym roku chcielibyśmy w oparciu o Wasze pomysły również zebrać te propozycje i przygotować taki program kursokonferencji, który będzie dla Was najbardziej ciekawy, a więc na wszystkie pomysły będę czekał, zarówno ja, jak i biuro związku, czy szkolenie proszę podsyłać, będziemy to gromadzili po to, żeby potem gdzieś w połowie roku zdecydować, jaki będzie kształt kolejnej kursokonferencji. Mamy też kilka takich kwestii, które zrodziło się z Państwa strony, które zostały przesłane wraz z
na druku zgłoszeń, takie zapytania czy uwagi, czy to do nich się odniesiemy, ale już dzisiaj nie damy rady, chcemy tutaj ten reżim zachować, zbliża się 15 minut po godzinie 15, a więc kończymy tą część. Następne panele są już dla zainteresowanych w internecie w kanałach zamkniętych, a więc wszyscy, którzy się wczoraj zgłosili do tego, aby uczestniczyć i przyglądać się temu, co będzie się za chwilę działo, mają taką możliwość poprzez linki, które otrzymali dzisiaj z taką możliwością. My spotykamy się na otwartym kanale o godzinie 17, kiedy poprzedzimy wykład pana Jerzego Brońca, być może uda nam się również tak wirtualnie z panem Aleksandrem Danielem połączyć, żeby on też tutaj zafunkcjonował i przekazał to, co jest najważniejsze z jego punktu widzenia. W każdym razie o godzinie 17 zaczynamy. Częścią taką mniej oficjalną to będą podziękowanie dla zawodników, wręczenie nagród finansowych dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sezonu, a to środki finansowe ufundowane są przez nasze sponsora w ramach środków pozyskanych na przygotowania polskiej reprezentacji przez spółki naszego sponsora generalnego, czyli spółki Enea. Ja ze swojej strony dziękuję ślicznie za tą część. Mamy teraz 15-minutową przerwę i wracamy o 15:15 na wykład pana profesora Miłosza Czuby z Katedry Podstaw Fizjologii Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Hipoksja w treningu sportowym. Bardzo Państwa zachęcam do 15:30. Przepraszam bardzo, oczywiście 15:30, teraz jest 15:15, mamy 15 minut przerwy. Dziękuję bardzo.